Jak dziś wchodziłem tutaj do Centrum Kopernik, to zobaczyłem hasło najbardziej techniczna konferencja. I zastanawiałem się, że może zrobić w tył zwrot, bo nie będę Państwu opowiadał o technologii. W ogóle to nie przyjąłem naszego spotkania. Mam do Panów pytanie. Czy Panowie zajmujecie się technologią w sensie na przykład programowania, dewelopowania, testowania, czy też zarządzaniem projektami, usługami? Słucham? To pierwsze. To drugie. Dobrze. A kolega? To jest pierwsze. Dobra. Dobra. Panowie, mój background edukacyjny jest zarówno technologiczny, bo dawno temu skończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki. Zajmowałem się oprogramowaniem, zajmowałem się pisaniem oprogramowania, projektowaniem sprzętu w oparciu o mikroprocesory. Natomiast potem zajmowałem się dość szybko zarządzaniem w Polsce, poza Polską, głównie w Stanach. I powiem panom w ten sposób, że jesteśmy bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o sprawy technologiczne. Natomiast sposób naszej pracy, oczywiście to jest pewne uproszczenie, pewien stereotyp, ale przypomina mi, bo ja też zajmuję się projektami, programami, doradzam firmom, przypomina mi taki stary rysunek pana Mleczki. To był taki satyryk na zasadzie z placu budowy. Na placu budowy jakiegoś osiedla mnóstwo robotników biegających z pustymi taczkami, bardzo zaawarowanych. Przyjeżdża ekipa telewizyjna zrobić produkcyjniak, podchodzi do któregoś z tych robotników, mikrofon: panie, ale co wy tak z tymi pustymi taczkami biegacie? I odpowiedź: panie, tu jest tyle roboty, że mamy jakiegoś czasu tych taczek załadować. I tak to tak naprawdę większość projektów u nas wygląda. Ostatnio miałem przyjemność, byłem poproszony o sprawdzenie kilku projektów, to resztki włosów mi na głowie się zjeżyły. Nie mam zastrzeżeń co do wiedzy merytorycznej, na przykład deweloperów, informatyków, testerów, ale co do sposobu zarządzania, naprawdę, naprawdę horror. I kiedyś w jednym z projektów, to było przełom lat 90. i 2000 roku, projekt był dosyć złożony i był trudny i biznesowo, i trudny był technologicznie. Skończył się dużym sukcesem i 2-3 lata później człowiek, który po drugiej stronie, zadzwonił do mnie i zapytał się: czy możesz mi powiedzieć, czy na tym projekcie wy zarobiliście? Ja mówię, ja ci mogę powiedzieć tylko tyle, że zarobiliśmy, że to był godziwy zarobek, którego gdybym powiedział konkretnie, bym się nie wstydził, że poszedłem po minimalnej linii oporu albo że ściągnąłem z ciebie haracz, ale powiedz, ja ci konkretnych cewerek nie podam, bo mi tego nie wolno zrobić, a powiedz mi, dlaczego się pytasz. Mówi, dlatego że projekty, które w tej chwili mam, mniej więcej tej samej skali co twój, kosztują 2-3-krotnie więcej. I to się rzeczywiście, braki w zarządzaniu, tutaj zarządzanie się przekładają na to, że są te puste taczki i że projekty kosztują znacznie więcej niż mogłyby kosztować. No więc porozmawiajmy sobie w takim razie o zarządzaniu usługami IT. Tak naprawdę zarządzanie usługami IT nie jest istotne w tym momencie w punktu widzenia zarządczego. IT jako technologia weszła tak naprawdę wszędzie. Stąd trzeba wyobrazić usługę, w której by żadnego IT nie było, ale równie dobrze to, o czym będziemy tutaj tak sobie sygnalizować tylko, można by zastosować na przykład do... Otwieracie panowie swój pensjonat, nie chcecie pracować 24 godziny, 7 dni w tygodniu, chcecie zorganizować pracę tylko pensjonatu, tak żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, kiedy mają robić, co za co odpowiada, to można wykorzystać w zarządzaniu usługami. To jest nasza krótka agenda i Omek, kim jesteśmy. Dlaczego w ogóle tu jesteśmy? Bo Omek Osek ma wspólnego prezesa. Filip jest prezesem zarówno Omeku, jak i Oseku. Osek jest firmą stricte technologiczną. Omek jest firmą, która zajmuje się doradztwem, zarządzaniem projektami. Firma powstała, już w tej chwili to byłoby pewnie 12 lat temu.
I to są, my w tej chwili nastawiliśmy się bardziej na sprawy związane z winnością, natomiast oferowaliśmy szkolenia również, jeżeli chodzi o ITIL-a, o PRINCE, o sprawy związane z bardziej z klasycznym podejściem. Przy czym zwinność jest też trochę we współczesnym świecie, ten agile traktowany jest jako pewne słowo wytrych. Bo moi koleżanki i koledzy czasami się pytają, a dlaczego ty w latach 90. zarządzałeś zwinnie? Skąd wiedziałeś, że będzie agile? Ja mówię, że nie wiedziałem, bo to jest pewien zdrowy rozsądek, pewien sposób myślenia. Ale również do tego potrzeba mieć odpowiednie zespoły, odpowiednich ludzi, odpowiednio budować zespoły, relacje z ludźmi. No więc na początek, żeby panów trochę zanudzić, kilka definicji, nie tylko, ale tak naprawdę kilka podstawowych definicji, żeby się zorientowali, gdzie my jesteśmy i o co chodzi. Zwróćcie panowie uwagę na definicję usługi. Ta definicja usługi jest wszędzie praktycznie taka sama. I teraz my bardzo często mówimy projekt. Jeżeli ja na szkoleniach z projektu zadaję pytanie ludziom, kochani, no dobrze, a co to jest projekt? Rzadko kiedy uzyskuję kompletną odpowiedź. Czyli my zarządzamy czymś, a nie wiemy, co to w ogóle jest. Jeżeli mówimy teraz o usłudze, to wszyscy mówimy usługi, ale no dobra, co to jest usługa? Może warto się nad tym zastanowić, takie pytanie sobie zadać. I teraz spójrzcie, panowie. Usługa jest pewnym sposobem umożliwiającym dostarczenie wartości poprzez umożliwienie osiągnięcia rezultatów oczekiwanych przez klienta, który nie musi zarządzać przez wielkimi kosztami i ryzykiem. I może wam się wydawać ta definicja, no jakaś tam definicja. Zastanówmy się nad kilkoma elementami, że jeżeli wy mi oferujecie jakąkolwiek usługę, ja jestem waszym klientem, to żebym ja tą usługę kupił, żebym ja za tą usługę zapłacił, to muszę uznać, że to jest warto. Tak? To jest logiczne. Czyli ta usługa musi, koszt tej usługi musi być dla mnie na tyle atrakcyjny, że korzyści, które ja dostanę, biorąc za tą usługę, są dla mnie większe niż koszt. No nikt z nas nie pójdzie, nie wyda pieniędzy na coś, co będzie dla niego stratą. Teraz, czyli jeżeli ja kupię usługę, to oczekuję, że osiągnę jakieś rezultaty. Korzystając z waszej usługi, ja osiągnę jakieś rezultaty, które są dla mnie korzystne, stwarzają pewną wartość i stąd ja za tę usługę płacę. Jeżeli mówimy o tej wartości, to równie dobrze musimy wspomnieć, że usługa pewne rezultaty wspiera, pewne koszty eliminuje. Ja na przykład nie muszę mieć dwóch panów technicznych u siebie w firmie. Panowie jesteście niezbędni do tego, żeby ta firma in-house, ta usługa in-house funkcjonowała. Jeżeli teraz panowie chcecie podwyżki, chcecie mieć urlopy, jakieś szkolenia, to jest to wszystko na mojej głowie, te wszystkie koszty. Jeżeli ja teraz kupię usługę outsourcingową, kupię usługę w outsourcingu, to ja płacę za usługę. Czy panowie w tym momencie chcecie podwyżkę, to jest nie moja sprawa, to jest sprawa firmy, w której wy pracujecie, więc pewnych kosztów się pozbywam, pewnych ryzyk też się pozbywam. To też należy włączyć w element wartości, ale to nie oznacza, że ja się pozbędę wszystkich ryzyk, że pozbędę się wszystkich kosztów, za usługę muszę na przykład zapłacić. A generalnie, jeżeli usługodawca mi zbankrutuje albo nie dostarczy usługi, no to główne ryzyko będzie po mojej stronie. I teraz, proszę państwa, tu się pojawia, to jest wzięte akurat z ITIL-a, tu się pojawia współtworzenie wartości. I teraz tak naprawdę słowo współtworzenie to jest związane, bo ta definicja istnieje od lat, taka sama za wyjątkiem słowa współtworzenie. No to słowo współtworzenie pojawiło się wskutek Agile'a, bo Agile jest zakręcony na punkcie współpracy. Jak zobaczycie na jakikolwiek szkoleniu, albo nie wiem, kto się opowiadał o szkoleniach, współpraca między dostawcą, między klientem, współpraca między ludźmi, zespół więcej znaczy niż pojedyncze osoby i cały czas będzie w języku polskim współpraca. Przy czym to jest pewne zafałszowanie rzeczywistości, dlatego że po angielsku są dwa słowa, cooperation i collaboration.
I cooperation to jest nasza współpraca. A collaboration, wszyscy tłumaczą, wszystkie dokumenty agile'owe tłumaczą jako współpraca, dlatego że dla większości z nas słowo collaboration wiąże się z czymś negatywnym, z jakimś współpracą z wrogiem przeciwko własnej krajowi, ojczyźnie, cokolwiek. Więc to macie jako współpraca. Natomiast to jest zupełnie co innego, te dwa słowa, cooperation i collaboration. Cooperation to ja współpracuję z wami, żeby osiągnąć swoje cele. A collaboration to ja współpracuję z wami, żebyśmy my jako zespół osiągnęli nasze wspólne cele. To jest bardzo istotna różnica. I wiele się mówi o agile'u, ale naprawdę niewiele przypadków widzę, kiedy rzeczywiście agile jest, ten sposób myślenia, ta filozofia jest wdrażana. Tutaj mówimy o współtworzeniu, czyli o współpracy między nami, jako dostawcą na przykład usług, a klientem odbiorcą. Ale teraz zwróćcie Państwo uwagę, i to będzie we wszystkich zarządczych szkoleniach, będzie odmieniane przez różne przypadki słowo wartość. Czyli wartość, ale z punktu widzenia kogo? Z punktu widzenia klienta. Ja wam zapłacę, jeżeli wy dostarczycie mi wartość, którą ja oczekuję. Tak trzymając się agile'owego podejścia, to jeden z komentarzy, który kiedyś usłyszałem od mojego kolegi, który przyszedł na szkolenie, powiedział do mnie: Grzegorz, ty opowiadasz o pewnym raju na ziemi. Rzeczywistość jest inna. Rzeczywiście, agile traktowany tak dosłownie, to byłby raj na ziemi, ale wierzcie mi, jeszcze przed agilem potrafiłem stworzyć, można stworzyć zespoły, które rzeczywiście traktują, że my jako zespół wygramy, my jako zespół polegniemy. Teraz, dlaczego w ogóle pojawiła się potrzeba zarządzania usługami? Technologia. Zastanówcie się Państwo chociażby nad takim przykładem. Technologia IT, technologia weszła wszędzie. Weźmy na przykład chmury. Proszę Państwa, chmura, która jeszcze 10 lat temu była w zupełnych powijakach, chmura jest tak naprawdę z punktu widzenia biznesu jest rewolucją, którą być może nie do końca sobie uświadamiamy. Zwróćcie Panowie uwagę, mamy pomysł na firmę, startup. Ta firma potrzebuje jakiejś mocy obliczeniowej, jakiegoś serwera Linuxowego. 10 lat temu trzeba ten serwer kupić. Bo trzeba było wynająć specjalistę od serwera, żeby go tam setup utrzymywał na tej zasadzie. Natomiast nie bardzo stać, no ale trudno, musimy. Finansowo CAPEX. Amortyzujemy ten serwer. To serwer trzeba gdzieś postawić, jakaś klimatyzacja, jakieś tego typu rzeczy. W tej chwili tego nie musimy. Ja mogę wynająć moc obliczeniową. Ja traktuję to biznesowo jako finansowo, jako OPEX, znacznie korzystniej. Nie muszę też mieć pewnych osób na pokładzie. Ale muszę mieć na pokładzie, jak robię w chmurze, osoby, które mają też pewne inne wiedzę, umiejętności, bo ja w tym momencie nie monitoruję bezpośrednio sprzętu. To jest robione gdzieś w chmurze. Chmura, jak działa, to jest wszystko pięknie, ale już widziałem na własnym życiu przykłady, że teoretycznie wszystko było pięknie, nagle dane w chmurze zniknęły, no i te dane teoretycznie nie powinny zniknąć, bo tam były takie zabezpieczenia, że one teoretycznie zniknąć nie powinny, ale zniknęły. No i to była całkiem duża, znana firma, która oferowała usługi, niemiecka. Tak w skali europejskiej była dosyć dużą firmą. I na końcu, jak już ten był spór z nimi, to pokazali malutkimi literkami w umowie zapis, że mimo wszystko, kochany kliencie, rób sobie backup danych na tej zasadzie. Więc chmura też wymaga pewnej innej kwalifikacji. Ale panowie, z naszej perspektywy technologia weszła w tej chwili wszędzie. Technologia redefiniuje biznes, technologia umożliwia tworzenie nowych biznesów. Zwróćcie Państwo uwagę na przykład, że kiedyś dla waszych rodziców samochód to był produkt, który się kupowało. Teraz dla wielu ludzi samochód to jest usługa. Mogę sobie wziąć samochód stojący na ulicy, przejechać, odstawić i jest to usługa. Przychodzimy w formę usługi. No i prawie wszystkie usługi są wspierane przez IT. I teraz, panowie, co to jest zarządzanie usługami? Zestaw zdolności organizacyjnych specjalizowanych. Organizacja musi mieć umiejętności, musi mieć zdolności do świadczenia usług. Organizacja często o tym zapomina. Bo te zdolności nie tylko są zdolności technologiczne, ale są również umiejętności zarządzania świadczeniem usług.
I teraz panowie, z tymi usługami, to jest też wzięte z ITIL-a, zaraz pokażę wam inny slajd, to jest tak, że organizacje, na przykład organizacja C, z jednej strony świadczy usługi organizacji D, z drugiej strony, żeby świadczyć usługi organizacji D, organizacja B, organizacja C korzysta z organizacji B, której potrzebuje pewne produkty do tego, żeby móc świadczyć usługi organizacji D. Czyli jesteśmy zależni od różnych, od naszych dostawców, podwykonawców, jakkolwiek to nazwiemy. Nie jest to tylko relacja między dwoma firmami. Tu z kolei pochodzi to z pewnego innego pomysłu na zarządzanie usługami. Nazywa się to FIT-SM, o którym powiem, co to jest i zastanowimy się, na ile to mogło być użyteczne. Oni z kolei nazywają, że model federacyjny, że w tym momencie coraz bardziej usługi zmierzają do tego, że następuje pełna integracja, wirtualny operator, że wiele firm musi z sobą współpracować, żeby ostatecznie klient dostał usługę. Czyli tak jak pewnie w waszej szkole podstawowej nie było, albo jak pamiętam taki wierszyk z podstawówki, że tam rolnik, coś tam młynarz, coś tam piekarz, coś tam, że wszyscy dla wspólnego dobra, żeby ten chlebek był. I teraz panowie z tymi sprawami technicznymi. Gartner jest jedną z bardziej znanych firm analitycznych, która tak naprawdę jak coś mówi, to na ogół to jest prawdziwe. I teraz Gartner twierdzi, że przerwy, incydenty, przerwy związane z usługami, z tym, że coś nie działa tak, jak powinno działać, to jedynie w 20% to jest sprawa technologii, sprawa infrastruktury, czyli sprawa techniczna. A w 80% tak naprawdę to są ludzie, procesy, innymi słowy to jest sposób zarządzania. To jest, albo inaczej, to jest bałagan w zarządzaniu i z tymi pustymi taczkami, jak na rysunku mleczki, biegamy we wszystkie strony. Czyli może warto zastanowić się nad tym, co tu możemy poprawić, jak to zrobić w sposób najprostszy, w jakiej sekwencji działań, żeby zmniejszyć te 80%, żeby zmniejszyć te puste taczki. Uwierzcie mi, panowie, z własnego doświadczenia wiem, że położenie nacisku w sposób rozsądny na to, żeby sprawy zostały uporządkowane, żeby były pewne zasady przestrzegane, pewne procesy i to wcale nie musi być biurokracja, stwarza zupełnie inne warunki pracy i stwarza zupełnie inny efekt. I myślę, że to jest warto zapamiętania, że technologia, środowisko, infrastruktura odpowiada za 20% awarii incydentów. A 80% awarii, incydentów jest spowodowane tym, że mamy, mówiąc tak kolokwialnie, po prostu bałagan. I teraz powiemy sobie krótka historia zarządzania usługami. Nie dlatego, że, a przynajmniej nie tylko dlatego, że z historii powinniśmy wyciągać wnioski, powinniśmy się uczyć, zbywa z tym różnie, ale zobaczmy trochę sobie o tej historii. Zaczniemy od ITIL-a. Czyli zaczniemy od elementu, który jest tutaj ITIL. Jest to najbardziej znane właśnie co? Bo to nie jest standard, to nie jest metodyka zarządzania usługami, to jest zbiór praktyk. I to jest istotne, bo metodyka to jest pewien precyzyjny sposób, co mamy zrobić, co wytworzyć, jak zrobić. Natomiast zbiór praktyk to jest pewna biblioteka, pewne koncepcje, pewne reguły, pewne zasady, które należałoby przestrzegać. Czy wszystkie je w naszej organizacji powinniśmy wdrożyć? Nie. Myślę, że nikt na świecie nie wdrożył pełnego ITIL-a, bo to po prostu nie ma sensu. Natomiast mamy zbiór, mamy bibliotekę pewnych zasad, reguł, procesów, praktyk, które są sugerowane, że warto byłoby je w organizacji
wybrać, wdrożyć, dostosować. Pamiętajcie też, panowie, że nigdy, jeżeli mówimy o zarządzaniu, nigdy żaden pomysł zarządczy nie jest na zasadzie copy-paste. To nigdy nie zadziała. Jeżeli mamy jakiekolwiek teorie, tu w tym przypadku ramy, zbiór najlepszych praktyk, czasami nazywają to de facto standard ITIL-a, to nigdy nie robimy copy-paste. To nie zadziała po prostu. Taki projekt, wdrożenie tego typu podejścia organizacji nie ma szans powodzenia. Zawsze jest weź pewien koncept i dostosuj do potrzeb swojej organizacji. Czyli są dwa słowa, które są, a które są tak pomijane: zaadoptuj i zaadaptuj. Adoptuj, weź, adaptuj, dostosuj. I teraz ITIL jest tak naprawdę najstarszą próbą, żeby ogarnąć zarządzanie usługami. Próbą nieco nowszą, pochodzącą z Unii Europejskiej, jest FITSM. Porównamy sobie ITIL-a FITSM. FITSM jest znacznie prostszy, jest bardzo pragmatyczny, jest łatwiejszy na początek, żeby zacząć coś wdrażać, niż ITIL, który jest potężną biblioteką i gdzie trzeba znacznie więcej zastanowić się, co wybrać, jak dostosować, i jest znacznie większy wysiłek we wdrożeniu. Natomiast FITSM jest odpowiedzią taką bardzo pragmatyczną, urzędniczą trochę Unii Europejskiej na temat zarządzania usługami. Natomiast, proszę państwa, istnieje coś takiego jak COBIT. COBIT mówi tak naprawdę o firmie i IT firmie, więc odważa różne warstwy zarządcze, różne procesy, które są związane z IT na bardzo, powiedzmy, ogólnym korporacyjnym poziomie. I w COBIT-ie też są oczywiście odniesienia do takich makroprocesów zarządzania usługami. A ISO 20000 jest to norma na zasadzie certyfikacji, że jesteśmy zgodni z ISO w zakresie zarządzania usługami. Ja z tym ISO mam pewien problem. Raz uważam, że jak ktoś cierpi na bezsenność, to jak sobie kupi normę ISO, to jest to bardzo dobre lekarstwo. Zacząć czytać, ten człowiek usypia. A B, to kiedyś współpracowałem, wtedy to była firma numer jeden w pewnym zakresie na świecie, niemiecką firmą, która była moim podwykonawcą. Pewien produkt od nich kupowałem i częściowo ten produkt ja utrzymywałem, modyfikowałem. Miałem kody źródłowe, częściowo kody źródłowe były u nich. Jeżeli modyfikacja wymagała modyfikacji kodu źródłowego, który jest u nich, to ustaliliśmy to z nimi, co trzeba zrobić. Dawaliśmy ofertę mojemu klientowi, bo ja byłem prawym kontraktorem. I bardzo szybko znaleźliśmy, że jak przychodzi poprawka, czy nowy software z działu deweloperskiego po cichu na lewo, to wszystko działa na ogół, a jak przychodzi oficjalną drogą przez chip and handling, to nigdy nie działa. Za to, żeby przychodził tą drogą nieoficjalną, no to jak ktoś z moich ludzi leciał do Frankfurtu, to miał na lotnisku kupić pączki i dawał chłopakom i dziewczynom pączki, dzięki za to, że dostarczyli nam software. Bardzo często było tak, że klient za ten software już dawno zapłacił, za tą modyfikację zapłacił, a my z nimi się dyskutowaliśmy, bo oficjalny shipment nie działał. I kiedyś miałem spotkanie, Boże Narodzenie, przyjechał wiceprezes tej firmy niemieckiej i tam chciał, żebym mu kupił pewne rozszerzenie, złożył zamówienie na rozszerzenie licencji, bo wiadomo było, że klient mój będzie miał rozszerzenie licencji w styczniu, w lutym najdalej. I on chciał, żeby to ja wystąpił wcześniej, da mi upust i tak dalej, bo mi się cyferki nie zgadzały. Ja opowiedziałem tą historię, że przez ship and handling to nie, a po cichu wszystko było dobrze. I mówię, słuchaj, jak to jest? Przecież wy na wszystkich slajdach macie ISO. I on mi powiedział, tylko nie mów tego nikomu. Nikt się o to nie zapytał, nigdy. Ale ci powiem, ale nie mów tego nikomu. My mamy ISO na obsługę recepcji.
to wszystko. Firma deweloperska, globalna, numer jeden na świecie, miała ISO na obsługę recepcji i twierdziła, że ma, a każdy w domyśle mówił o ISO. My tak naprawdę, panowie, sobie zerkniemy trochę na ITIL-a i porównamy trochę z tym pragmatycznym FIT-SM-em. I teraz ITIL, dobre praktyki, klucz do zarządzania usługami IT, kluczowe zasady, koncepcje, praktyki, procesu. De facto standard, wiele osób tak mówi. A FIT-SM to jest lekki standard. Cokolwiek znaczy w cudzysłowie słowo lekki. Jest to duże uproszczenie, a jednocześnie jest znacznie łatwiej rozpocząć budowanie, poprawę sposobu zarządzania usługami. Jest dosyć łatwy punkt startu. Co nie oznacza, że ITIL jest zły, ale ja, gdybym miał z organizacji wdrożyć od zarządzania usługami, pewnie zacząłbym od pewnych prostszych koncepcji, które mówi FIT-SM, a potem bym rozszerzał o inne uwarunkowania. Czyli to jest lekki standard, darmowy. Unia Europejska daje to za darmo, od nikogo nikt nie chce żadnej kasy. Teraz zaczniemy od ITIL-a, ponieważ on jest tym punktem referencyjnym. On powstał przed COBIT-em, powstał przed tą normą ISO, powstał przed FIT-SM i krótka historia. Jak widzicie, panowie, lata 80. Dla części z was to jest jakaś zamierzchła przeszłość, a nawet może przed urodzeniem. I tu się pojawiają pierwsze dyskusje, co powoduje, że IT działa dobrze, nie działa dobrze. Potem, 89 rok, pierwsze książki, publikacje na temat zasad zarządzania usługami. Potem zaczyna być mowa o dostarczaniu i wsparciu usług. 2007 rok, czyli nie tak dawno, pojawia się koncept cyklu życia usługi. I zwróćcie Państwo uwagę, że 2011 zaczął być kładziony nacisk na dostosowanie usług do biznesu. Czyli to nie jest aż taka prehistoria, kiedy IT, bo de facto mówimy o branży IT, zaczyna myśleć, że to biznes płaci, to biznes kupuje. Nawet jak mamy genialne pomysły, nie znaczy, że ktoś nam w to uwierzy. I wracając też do tej wartości, o której mówiliśmy sobie wcześniej. No i w 2016 są podstawowe zasady ITIL-a, czyli przekazania. One tak naprawdę pojawiły się później, bo tutaj na 2016 roku to jest bardziej między wierszami. Dopiero w 2018-2019 pojawiły się eksplicite, no i pojawił się system wartości usług. Teraz panu powiem, o co mi chodzi i dlaczego. No, tą historię obejrzyjmy w ten sposób. Gdzieś 2000 rok, ITIL wersja druga i mamy szereg de facto procesów. Zwróćcie panowie uwagę, cały ten obszar to jest IT. A tutaj jest biznes. I teraz, panowie, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Interfejs między biznesem a IT. Ten interfejs jest tutaj zaznaczony w tych dwóch miejscach. Użytkownik, czyli ten, kto korzysta z naszej usługi, ma single point of contact, service desk. To jest jedyny punkt kontaktowy użytkownika z nami jako providerem, jako usługodawcą. Panowie, jest to cholernie istotne, że ten jedyny punkt kontaktowy, który istnieje do tej pory, jest coraz bardziej podkreślany, bo zwróćcie uwagę, jeżeli na przykład załóżmy, że mam telefon do serwis desku, dzwonię do pana. Pan to eskaluje do kolegi. Kolega się ma tym zająć. Pan mi obiecał, że to będzie zrobione w ciągu, według pana, szacuje pan, w ciągu 2 dni roboczych będzie zrobione. Kolega na przykład zapomniał. Kolega coś mu innego wpadło do roboty, zapomniał. Albo czas usunięcia tego incydentu się przedłuża. Ja po 3-4 dniach dzwonię do pana wkurzony. Obiecał pan, i co jest grane?
bo co ja, jak już odpowiedziałem, całkiem typowy. Nie ma właściciela incydentu. Jeżeli ja teraz zgłaszam się do pana jako serwis desku, pan jest właścicielem tego incydentu. Pan przekazał zgodnie z zasadami, procedurami incydent koledze, ale pan wie, że pan mi obiecał, że dwa dni, jeżeli kolega, już półtora dnia minął, kolega nie sygnalizuje panu, że jest zrobione, to pan dzwoni do kolegi, co się dzieje. I na przykład kolega mówi, słuchaj, jeszcze potrzebuję jeden dzień z tych powodów. To pan wtedy kontaktuje się ze mną i mówi, obiecałem, że w ciągu dwóch dni niestety będzie drobna obsuwa z tych czy innych powodów. Pan może mi nawijać makaron na uszy, pan powiedzieć mi różne rzeczy, ale ja mam poczucie jako klient, że jako użytkownik, że ktoś się mną interesuje. Tutaj jeszcze, jak zobaczymy, drugi punkt kontaktowy, to jest napisany klient. SLA. Przedkoleście panowie z nazwą SLA? Service Level Agreement. Przy czym Service Level Agreement, czasami jak ja widuję, to jest to dramat, bo Service Level Agreement nie powinien być techniczny. Service Level Agreement powinien być biznesowy. Kryteria biznesowe powinny być. Świadczycie mi na przykład usługę poczty elektronicznej. To co mnie obchodzi na przykład, że wasz serwer pocztowy była awaria i przez pół godziny on nie działał? Co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi biznesowo, czy poczta działa, czy nie działa, czy serwer miał, czy działa, czy nie działa. Co mnie to w ogóle obchodzi biznesowo? Mnie to w ogóle nie obchodzi. I teraz mamy, czyli SLA, mamy punkt styku z klientem. To jest, powiedzmy, średni poziom zarządczy. I to pozostaje cały czas niezmienne. Tu mamy różnego rodzaju procesy de facto. Tutaj są procesy związane z dostarczeniem i wsparciem usługi i mamy zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie wydaniami, zarządzanie problemami, zarządzanie incydentami. Panowie, incydent, problem. Bylibyście w stanie powiedzieć, co to jest? Krótko? Co nam przeszkadza? Zdarzenie, które wpływa na... Panowie, ale powiem wam tak. Przychodzą na przykład ludzie, którzy siedzą ileś lat w IT Service Management. Na pytanie, co to jest problem, co to incydent, nie są w stanie odpowiedzieć. A jest sprawa banalnie prosta. Incydent jest to nieplanowana przerwa w działaniu usługi. Koniec, kropka. Planowana przerwa nie jest incydentem, a problem jest przyczyną tego incydentu. I to wszystko. I teraz, panowie, jeżeli ja jestem osobą odpowiedzialną za zarządzanie incydentami, to z mojego punktu widzenia, jak coś przestało działać, to ja dążę do tego, żeby to zaczęło działać. Na sznurki, na zapałki, obejście, wszystko jedno, żeby to zaczęło działać. To jest mój cel. Ja wcale nie muszę znać przyczyny tego incydentu, żeby coś uruchomić, żeby podejście zaczęło działać. Wyobraźcie, to jest rzecz w ogóle trywialną, nie z IT. Załóżmy, że rzutnik jest zasilany z gniazdka. Nagle w gniazdku w sali nie ma napięcia, rzutnik szlak trafił. Mam przedłużacz, z korytarza ciągnę, podłączam. Usługa, rzutnik działa. Jaki był problem, że tam w gniazdku nie ma napięcia? To inna sprawa. A problem, przyczyna. I teraz jak ja zarządzam problemami, to ja szukam proaktywnie i również jak są incydenty, szukam, jakie są przyczyny incydentów. Nie jest to działanie bierne, ale to jest proaktywne, bo na podstawie monitoringu można pewne rzeczy z góry wyłapać, antycypować. I to jest zupełnie inny cel działania. Nie mamy czasu, żebym Państwu opisywał przypadek rzeczywistości, że w ogóle incydent może być naprawiony, problem może nie być zidentyfikowany, problem możemy zidentyfikować i dojść do wniosku, że w ogóle tego problemu nie ma sensu biznesowego usuwać, bo będzie za dużo to kosztowało. To jest uporządkowanie sposobu zasad myślenia. I to, jak panowie widzicie, już jest co najmniej 20 parę lat, a my ciągle mamy problem z pewnymi podstawowymi rzeczami, żeby je uporządkować. Już nie będę panów męczył zajęć ciągłością, dostępnością, co to jest ciągłość, co to jest dostępność, bo na takie pytania również osoby siedzące w IT, w zarządzaniu usługami mają poważny problem z odpowiedzią.
No i 2007 rok wprowadzono sobie cykl życia usługi. I to jest cykl, najpierw mamy jakąś strategię, potem projektujemy, przekazujemy, eksploatujemy. Anglosasi, bo to są pomysły anglosaskie, mają hopla na punkcie ciągłego doskonalenia i to rzeczywiście u nich jest sposób myślenia, takie ustawiczne ciągłe doskonalenie. Natomiast za tym cyklem życia usługi, poszczególnymi fazami cykla życia usługi, kryją się procesy. Kryje się tam 24 różnego rodzaju procesy. Proces, sekwencja działań, które daje nam jakiś rezultat. I teraz pojawia się rok 2019. IT, pod wpływem Agile'a, wydaje nową wersję. I ta nowa wersja z jednej strony, według mojej oceny, jest bardzo interesująca, jest to cholernie elastyczny język, a z drugiej strony, jak to z IT-lem bywa, jest bardzo, bardzo rozbudowana, przy czym szczególnie pierwsze szkolenie mówi o pewnych koncepcjach, dla których ludzie mają podejście, ale o co chodzi, jakaś teoria. Dopiero na warsztacie trzeba im pokazać na przykładach rzeczywistych. Nagle się dowiadują, że to nie jest teoria, to może być cholernie użyteczne w praktyce. Ale co oni wprowadzili? Zamiast tego cyklu życia usługi wprowadzili coś na system wartości usług. I powiedzieli na zasadzie tego typu. Na wejściu macie możliwości zapotrzebowania na jakieś usługi, możliwości czy jakichś usług. Żeby tę usługę sprzedać, to ona dla kogoś stanowi jakąś wartość. No i macie różne elementy, które powinniście odpowiednio zintegrować dla każdej z usługi, żeby osiągnąć w sposób efektywny wartość. Macie stosować się do podstawowych zasad, macie mieć odpowiedni ład w organizacji, macie mieć pewien model operacyjny, zaraz do tego dojdziemy, bo to jest clue działań. Stosujecie pewne praktyki. Panowie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Powiedzieliśmy sobie wcześniej procesy, tu mówimy o praktykach. To będzie dosyć istotna sprawa, no i ciągłe doskonalenie. I teraz to jest nasz model operacyjny. FITSM powstał mniej więcej w tym okresie, 2015, tak mniej więcej rok. Teraz jest pewien upgrade, nie jest niezbyt duży, ale jest. 2019 jest najnowsza wersja IT-la. I teraz panowie, to jest bardzo ogólny model operacyjny. Ten model operacyjny składa się z sekwencji kroków. Angażowanie, projektowanie, przekazywanie, uzyskanie, tworzenie, dostarczenie, wspieranie, planowanie i doskonalenie. I teraz to jest bardzo ogólny model operacyjny. My mamy w ogóle w Polsce pewien problem z myśleniem od ogółu do szczegółu i często dochodzi do wniosku, po co ten ogólny model operacyjny. Nie wchodząc w szczegóły, zobaczmy sobie, że każdy krok w tym modelu operacyjnym to jakieś dane wejściowe są, które są przetwarzane, dane wyjściowe do innych kroków. I w efekcie, przechodząc w różne kombinacje, sekwencje tychże kroków, możemy dostarczyć wartość. Ale tutaj mamy praktyki IT-la. Ja wam powiedziałem, że w wersji trzeciej było 24 procesy, sekwencje działań. Tutaj praktyki, zwróćcie panowie uwagę, zasoby organizacji, procesy, umiejętności, kompetencje, budynki, infrastruktura, czyli praktyka jest znacznie szerzej, bo jak mówimy o procesie, to mówię sekwencja działań, za które ktoś jest odpowiedzialny, która ma dostarczyć jakiś rezultat, ma osiągnąć jakiś cel, dostarczyć jakieś rezultaty. Jak mówię o praktykach, to mówię nie tylko o sekwencji działań, bo proces jest sekwencją działań, mówię o zasobach, o ludziach, mówię o wszystkim tym, co jest potrzebne, żeby osiągnąć cel. Czyli jak mówię proces zarządzania incydentem, to jaki jest cel zarządzania incydentem? Usunięcie go w jak najkrótszym czasie. Czyli sekwencja kroków, żeby ten incydent usunąć. Jak mówię o praktykach, to mówię szerzej, nie o sekwencji kroków, mówię o wszystkim, co powinno być zaangażowane, żeby ten incydent usunąć. I teraz praktyka to zestaw zasobów organizacyjnych przeznaczonych do wykonania pracy lub osiągnięcia celu. Praktyka oferuje wiele działań i teraz działań z różnych obszarów.
my bardzo często fokusujemy się na technologii informacji. Panowie, parę lat temu w Warszawie powstał bardzo dobry portal, który miał pomóc ludziom bezdomnym z funduszy unijnych. Bardzo fajnie, jest bardzo zaawansowany technologicznie, bardzo fajny portal. Jedyny interfejs do niego to był poprzez smartfon. Jak widzicie wszyscy, jak widzimy kogoś bezdomnego, ten bezdomny siedzi, ma najnowszy model Apple'a, smartfona i sobie surfuje po sieci, prawda? Tak to jest. Więc mnie praca w Stanach nauczyła, że technologia jest ważna, ale technologię trzeba rozpatrywać w kontekście organizacji ludzi, w kontekście, a może partnerzy, dostawcy mogą, może sekwencja kroków może być inaczej ustawiona. I teraz zróbmy sobie taki przykład, bo taki bardzo uproszczony. Mając ten high-levelowy model operacyjny, jak można byłoby sobie opisać stworzenie nowej usługi? Pierwszy krok to jest zidentyfikowanie zapotrzebowania, że ktoś coś potrzebuje. Świat zewnętrzny potrzebuje, czy biznes potrzebuje nowej usługi. Teraz, jak sobie możecie pomyśleć, to żeby ten pierwszy krok wykonać, który tutaj w tym modelu operacyjnym jest pod hasłem angażowanie, to możemy wykonywać szereg szczegółowych działań, szereg czynności, procesów, procedur. Możemy również wykorzystywać różne techniki, wykorzystywać różne zasoby ludzkie. Więc pod tym angażowanie może się kryć wiele różnego rodzaju tego, co mówiliśmy tutaj. Praktyk, zasobów, procesów, umiejętności, kompetencji. I teraz następny krok to jest planuję. Też będą jakieś szczegółowe działania. Planuję, kiedy, czy jak ten pomysł będę realizował, czy też nie. Planuję, kiedy ta usługa będzie na przykład miała być realizowana. Następnie projektuję usługę, czyli jestem w kroku projektowanie, przekazywanie. Poniżej projektowania, poniżej tego kroku trzeciego, może być masa różnych szczegółowych procedur, zasad, które obowiązują w firmie. Potem mam uzyskać, wytworzyć produkt, uzyskać, kupić, wytworzyć, na przykład wybudować. Ale zarządzanie usługami to nie jest zarządzanie projektami, to jest dwa różne światy. Trzeba byłoby to w sposób umiejętny połączyć, zintegrować. Bywa z tym bardzo, bardzo, bardzo słabo. Jak już uzyskałem, czyli kupiłem, wytworzyłem odpowiednie produkty zgodnie z projektem, no to wracam do projektowania przekazywania, tam testuję tak naprawdę, czy usługa jest gotowa. Jak jest gotowa, ja dostarczam i wspieram tą usługę i dostarczam wartość, zarabiam kasę. I teraz ten bardzo ogólny strumień łańcuch wartości usługowej tak naprawdę jest pewnym modelem operacyjnym, porządkuje na pewien sposób myślenia. Poniżej tej jedynki angażowanie, planowanie jest szereg szczegółowych działań, różnych mechanizmów, różnych podejść, może być różne techniki agile'owe, zwinne, klasyczne, może być szereg różnego rodzaju działań, zasobów, które są potrzebne do użycia. I teraz panowie, mamy moduł praktyki procesu. Dlaczego tak to jest zrobione? Dlatego, że jeżeli będziemy mówili w kolumnie IT4, to mówimy o praktykach, bo oni nazywają to praktykami w tej chwili, w tej wersji. Czyli mówimy więcej niż proces, ale w tych praktykach kryją się również jak jeden z elementów procesy. FITSM podchodzi do tego prościej. On tu mówi o procesach. I teraz to, co tutaj mamy zaznaczone na czerwono, to są praktyki zarządcze, które powinniśmy umieć stosować. I te czerwone to są praktyki, które ITIL uważa za podstawowe, czyli te, które są najważniejsze, od których powinno się zacząć. I zwróćcie panowie uwagę, że to się ładnie maczuje. ITIL uważa sposób ciągłego doskonalenia jako istotną praktykę, FITSM mówi, jest to istotny proces.
zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ITIL uważa, że to jest bardzo istotna praktyka, WITSM mówi tak samo. Teraz pomiar i raportowanie, zarządzanie portfelem, WITSM mówi, że to jest istotne. To jest pewien element, tu jest różnica między ITIL 4 WITSM-em. Ta różnica nie jest istotna, dlatego że ITIL podchodzi do zarządzania portfelem, decyzji o usługach, o inwestycjach nieco inaczej, nie w praktykach, a raczej nieco powyżej. Ci mówią o pewnych procesach. No i tutaj też mamy, że się to nam maczuje, ale zwróćcie panowie uwagę, że tych procesów w ITSM jest znacznie mniej. Tutaj mamy praktykę zarządzania usługami. Tutaj też nam się wszystko ładnie maczuje. To, co ITIL uważa, że to jest istotna praktyka, WITSM uważa, tak, to jest istotny proces. Te kolorowe rzeczy, na przykład zielone, to tak naprawdę pokazuje, że ITIL, zarządzanie dostępnością i zarządzanie ciągłością świadczenia usług rozbił jako dwie różne praktyki, a WITSM sugeruje, że to jest jeden proces zarządzania dostępnością i ciągłością usług. Czyli jak widzimy, nam się te rzeczy maczują. Są drobne różnice między WITSM, ale nie są to różnice istotne. Istotną różnicą jest, że w tej kolumnie ITIL 4 my mówimy o praktyce, czyli o czymś więcej niż sekwencja kroków, niż proces, a WITSM to upraszcza do sekwencji kroków do procesu. No i to jest ostatnia zarządcze, mówimy, zarządzanie wdrażaniem, bo jest co innego według ITIL zarządzanie wdrażaniem, a co innego jest zarządzanie wydaniem. Są dwie różne praktyki, dwie różne sprawy. I pomysły ITIL-a to jest ten Service Value System, to jest ten model operacyjny, który tkwi w środku, a WITSM mówi prosto, słuchajcie, te procesy tak możecie sobie pogrupować na takie obszary. Czyli jest to bez porównania prostszy mechanizm niż to, co proponuje WITSM. Ja bym tak, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, panowie, ja bym tak porównał, że ITIL to są studia magisterskie, a WITSM to są studia inżynieryjne, studia licencjackie. Kiedy mam konkret, zaczynam coś wdrażać, a potem ewentualnie mogę swoją wiedzę rozszerzać i adaptować ją do zarządzania usługami. I teraz, panowie, krótkie podsumowanie. Jeżeli pójdziemy na WITSM, to WITSM trochę to przyjmuje taki urzędnicze podejście, bo ono jest de facto urzędniczym podejściem, to jest tak, 85 wymagań, które musi spełniać każda organizacja, jeżeli oferuje usługi IT. Stopień spełnienia określa dojrzałość organizacji. Są wymagania ogólne, są wymagania do 14 procesów, które definiuje WITSM, no i do każdego procesu są od 3 do 8 wymagań. WITSM daje szablony dokumentów, gotowce. WITSM daje poradniki. Są 4 bardzo istotne poradniki, jak pewne rzeczy podejść. Daje narzędzia, na przykład ocenić dojrzałość organizacji. Definiuje cele procesów, definiuje działania, definiuje rolę odpowiedzialności. Czyli tak naprawdę mamy gotowca. Na przykład problemem u nas jest, że nie mamy rozdzielonego zarządzania incydentami i zarządzania problemami. To jest bardzo istotne, żeby to było rozdzielone. I na przykład zaczynamy od tego, że wprowadzamy te dwa procesy i nie filozofujemy, nie bawimy się z podejściem IT-owym, nie jesteśmy z nim w sprzeczności, ale zaczynamy od czegoś prostszego. I tutaj WITSM nam wszystko to kładzie na stół. Daje nam to wszystko za darmo. A ITIL, 34 praktyki, szeroki zestaw technik, metod, w tym metody zwinne, definiuje 7 podstawowych zasad. I może
Panowie, zatrzymajmy się chwilę na tych podstawowych zasadach. Skoncentruj się na wartości, czyli tak naprawdę to, jakbyśmy sobie patrzyli na wszystkie japońskie podejścia, teoretycznie japońskie, bo to były amerykańskie w teorii, natomiast Japończycy po II wojnie światowej zaczęli je stosować, ponieważ mieli zrujnowaną gospodarkę, a Amerykanie, którzy wojnę wygrali, nie musieli się wysilać, więc rób to, co generuje jakąś wartość. Nie rób z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia firmy. Nie zajmuj się czymś, co żadnej wartości nie generuje. Zacznij od stanu bieżącego. Po angielsku to było start where you are. No i panowie, sprawa jest prosta. Rzadko kiedy, jak coś robimy nowego, definiujemy nową usługę, rzadko kiedy zaczynamy od swojego greenfieldu, od niej trawki. Na ogół my coś już mamy. To może być produkt, to może być kawałek produktu, to może być również idea. Wy to już tego nie pamiętacie, ale kiedyś jak były portale i trzeba mieć hasło login, tak się zapomniało hasła czy tam loginu, trzeba było wydzwaniać, dogadywać się i tak dalej. Teraz wszędzie procedura jest pirazy jako taka sama i robione jest to automatycznie, bez dyskusji z jakimkolwiek człowiekiem. Więc jeżeli ja otwieram nowy portal, to również wykorzystuję tą ideę, jaką koncepcję. Rzadko kiedy jest od stanu bieżącego. Znaczy, kiedy jest od greenfieldu. Postępuj iteracyjnie, korzystając z informacji zwrotnych. Postępuj iteracyjnie tak naprawdę jest to sposób pracy, który mówi Agile. To jest sposób pracy na zasadzie, że ja tworząc, na przykład mam miesiąc na wytworzenie ekranów, frontendu ekranów i ja mogę ten miesiąc usiąść i te ekrany sobie wytworzyć, nawet symulować ich działanie. Nie ma żadnego problemu, jest mnóstwo tego narzędzi. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli ja po miesiącu pokażę te ekrany biznesowi, to biznes będzie miał dziesiątki różnego rodzaju uwag. Ale jeżeli ten biznes jest zaangażowany i pracujemy razem, jeżeli teraz ja zrobię zarys tych ekranów, na przykład te główne ekrany, rozmawiam, feedback, poprawiam, uzupełniam i innymi słowy jest to taki iteracyjny sposób pracy z feedbackiem. Współpracuj, promuj widoczność. Po angielsku byście mieli nie cooperation, tylko collaboration. Czyli budowanie zespołu. Myśl, pracuj całościowo. Zadbaj o prostotę i praktyczność. Optymalizuj, automatyzuj. I to w tej kolejności. Optymalizuj, automatyzuj. Nie ma podejścia w odwrotnej kolejności. Jest szaleństwem i sproszeniem się o duże problemy. Dostarcza znacznie szerszy zakres wiedzy, elastyczny język. FITSM jest prostszy, jest gotowy, żeby rozpocząć analizy, gdzie jesteśmy, co trzeba szybko poprawić, żeby rzeczywiście zobaczyć efekty. A te elementy, na przykład zadbaj o prostotę i praktyczność. Słuchajcie, kiedyś w projekcie, którym zarządzałem, zatrudniłem dziewczynę tuż po studiach. Poszła do klienta, do projektu, do zespołu i ona pracowała w zespole, który definiował procesy biznesowe. To była jej pierwsza praca w życiu. Przychodzi po mniej więcej 3-4 tygodniach do firmy, spotykam ją, mówię, słuchaj, praca, którą mam, jest cholernie ciekawa, ale jest kompletnie do niczego, jest do dupy. No więc słuchaj, chodź pogadamy. I dziewczyna, młoda absolwentka studiów, pierwsza praca zawodowa w jej życiu, w branży, mówi, klient chce zdefiniować w procesie wszystkie szczegóły, wszystkie możliwe elementy, bo chce uniknąć, chodziło, żeby uniknąć klientów, którzy mogą ewentualnie nie zapłacić za usługi, nie zapłacić za faktury. Mówi, to cholernie komplikuje proces, to cholernie skomplikuje system, który ma ten proces wspierać, a i tak w życiu nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Pytam się, co jej zaproponowała. Ona mówi, po prostu zrobiłabym w ten sposób, że podstawowe elementy były, a szczegóły, które ewentualnie mogą się zdarzyć, albo te, których w ogóle jeszcze nie wymyśliliśmy, byłyby realizowane ręcznie w back-office, a potem w trakcie ewentualnie byłby produkt rozwijany, modyfikowany. Klient się na to nie zgodził, bo wcześniej z klientem rozmawiałem. Powstał system, rzeczywiście powstał, bardzo złożony. Efekt był parę lat później taki, że klient miał, to była firma telekomunikacyjna, klient miał mnóstwo
miejsca w światłowodach, w kablach miedzianych, w całej Polsce, a tam była pustość, nie świadczył usług, ponieważ konkurencja w tym samym miejscu świadczyła usługi, bo jak ktoś chciał mieć usługę, na przykład najmował mieszkanie, to jest fakt rzeczywisty z Żoliborza, to firma, o której mówię, chciała mieć umowę najmu, coś tam jeszcze, zgody dziadków, pradziadków i tak dalej, a każda inna firma, która tam miała kable, pytała się, kiedy ma przyjść monter. Dowód osobisty, podpisanie umowy i to wszystko. No i tamci mieli biznes, biznesu nie mieli. Optymalizuj i automatyzuj. Przykładem jest McDonald's. Zgodzicie się panowie, że proces sprzedaży kanapek McDonald's jest optymalizowany przez lata. Jak się pojawiła technologia pod tytułem ekrany dotykowe, do tego płatność kartą, no to doszli do wniosku, że to można zautomatyzować, zastępując ludzi. Taniej, nie chcą urlopów, zwolnień i tak dalej. Zaczęli to od Polski tak naprawdę, ten McDonald's. I zaczęli od Polski, dlatego że nas kochają, bo to jest biznes, tylko dlatego, że w Polsce my jesteśmy bardzo otwarci na nowinki technologiczne. Jesteśmy społeczeństwem uznawanym za bardzo otwarte na nowinki technologiczne. Tutaj panowie pewnie słyszeliście o DevOpsie, prawda? I teraz tutaj tylko slajd, który sygnalizuje, czego FITSM teoretycznie nie można umiejscowić. To można umiejscowić bardzo ładnie, używając języka czy metod, o których mówi ITIL w tej nowej wersji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład wykorzystać DevOpsa do definiowania czy modyfikacji procesu zarządzania na przykład incydentami. I to się bardzo ładnie daje zrobić. Koncept DevOpsa, proces zarządzania incydentami, czy zarządzania incydentami i proces zarządzania problemami. W FITSM tego nie znajdziemy, co nie znaczy, że tego nie można zrobić. Wystarczy wziąć proces i wskazówki do procesu, które w FITSM, i wziąć koncepcję DevOpsa i da się to zrobić. Z kolei w ITIL będzie to łatwiej do przedstawienia, ponieważ będziemy mówili, że praktyka zarządzania incydentami zawiera proces i zawiera elementy związane z DevOpsem. Na zakończenie, panowie, jeszcze słyszeliście o czymś takim? Tutaj kolega kiwa głową, drugi kolega nie kiwa głową. Słyszał pan? Z Google, tak. Bardzo ciekawa koncepcja. I to jest koncepcja, którą na przykład ITIL w swoich materiałach też promuje. Że ona jest zgodna z ITIL-em. Jest to bardzo ciekawa koncepcja w momencie, kiedy macie wielu klientów. To niekoniecznie musi być globalna firma jak Google. To może być, nie wiem, lokalny bank na przykład w Polsce, i gdzie są robione jakieś modyfikacje, system musi działać i teraz obserwujecie, że jest incydent, czy jest potencjalna awaria i trzeba byłoby deweloperów włączyć do jej usunięcia. I bardzo ciekawie Google rozwiązał ten problem, jak do tego podejść, bo to wcale nie jest takie zdanie trywialne, bo jeżeli na przykład pan jest w developmencie, ja odpowiadam za świadczenie usług i teraz ja mam do pana dostęp, za każdym razem jak mi się coś wali w usługach, to ja idę do pana i mówię, słuchaj, coś mi się wali, ty masz wiedzę, ty masz know-how, wejdź w to. No to po pierwsze, ja panu przerywam pracę i z developmentem zaczyna siadać. Po drugie, z mojego punktu widzenia jest to bardzo efektywne, bo finansowo, bo ja za pana nie płacę, pan jest z innego działu, ale pan zajmuje się teraz mną. A po trzecie, nie mam żadnej motywacji, żeby know-how moich ludzi podnieść, żeby nie zawracać panu głowy, mówiąc tak kolokwialnie. I to jest też bardzo ciekawa koncepcja, która mieści się w ITIL-u i która też się by mieściła spokojnie, można ją wykorzystać, budując na bazie FITSM-a. I podsumowanie, to tak naprawdę ITSM, to jest IT Service Management, tak naprawdę potrzeby determinują decyzję.
jak wdrażamy, co wykorzystujemy. Moja rekomendacja byłaby tego rodzaju, że tak naprawdę należy zacząć od prostej rzeczy i bardzo dobrze tego nadaje się FITES-em, który tak w sposób urzędniczy podaje pewne rzeczy na tacy. I różnica między FITES-em a ITIL-em, taka podstawowa, to jest, że ITIL mówi o praktykach, a praktyki, jak rozumiem, to jest znacznie szerzej. To są różne metody, to są zasoby, to są techniki różnego rodzaju, a FITES-em jest prostolinijny. Proces ma osiągnąć następujący cel, takie role w tym procesie mają być spełnione, takie działania w tym procesie mają być zrealizowane. No i to byłoby na tyle. Panowie, jeżeli jesteście zainteresowani generalnie FITES-em, a tak naprawdę to ja uważam, że bardziej interesujące jest robienie takich warsztatów, które dotykają konkretnych problemów w konkretnej firmie i tłumaczenie na konkretne potrzeby, to jest tam obok OSEK-u jest też OMEK, tam są jakieś ulotki, zapraszam panów. A tutaj tak, na zasadzie takiego dodatku, to w ITIL-u trzecim, który był procesowym, bo teraz bardziej się nastawił na praktyki, czyli na szersze definicje, tak na przykład był zdefiniowany proces zarządzania incydentami. I to jest kompletny proces z incydentami. I proces, jak panowie widzicie, nie jest skomplikowany, ale nie mamy czasu, nie jest potrzeba, żeby go analizować, ale panowie, jak analizuję ten proces na przykład w konkretnych firmach, to się okazuje, że ten proces w konkretnych firmach w ogóle inaczej wygląda, że są banalne rzeczy do poprawienia, żeby to zaczęło działać efektywnie, żeby to 80%, które tak naprawdę jest trochę tymi pustymi taczkami według rysunku pana Mleczki, żeby to wyeliminować. A na przykład FITES-em ten proces definiuje w taki sposób. Jest to samo, prościej. Też do tego FITES-em poda na przykład, jakie są role, jakie odpowiedzialności poszczególnych ról, jakie działania, co za tymi działaniami się kryje, jakie wymagania muszą być spełnione. Czyli taka bardzo konkretna recepta. Dziękuję.